Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, to jest wywiad gospodarczy, w którym dzisiaj moim i Państwa gościem jest prezes ZUS, profesor Gertruda Uścińska. Dzień dobry Pani Profesor. Dzień dobry Pani Redaktor, witam Państwa. No właśnie, koronawirus determinuje wszystkie nasze działania, determinuje również i naszą rozmowę. Jesteśmy oczywiście zdalni, ale widzimy się, słyszymy. No i determinuje również działania przedsiębiorców, pracowników, także rządu i również takiej instytucji jak ZUS, a ta najnowsza informacja, która jest z ZUS-em związana i dla przedsiębiorców istotna, oczywiście dotyczy zwolnienia na 3 miesiące ze składek ZUS. To powiedzmy Pani Profesor, wyjaśnijmy dokładnie dla kogo, bo przecież nie dla wszystkich, wiemy o spadku obrotów z poprzedniego, w stosunku do poprzedniego miesiąca, wyjaśnijmy dokładnie dla jakich firm, czy obejmuje to tylko samych pracodawców, czy obejmuje również ich pracowników. Może tak powiemy najpierw, że to pytanie Pani Redaktor dotyczy projektu tej ustawy związanej z tarczą antykryzysową i faktycznie jeszcze do tej pory nad tym projektem ustawy pracujemy. Przewidujemy tam szereg różnych rozwiązań, ale o tym bym powiedziała za chwilę, bo dzisiaj chciałabym powiedzieć do pracodawców, do płatników składek, do samozatrudnionych, że na ten moment mamy regulacje prawne, które przewidują szereg rozwiązań, które wychodzą naprzeciw ich sytuacji, jeżeli są już dotknięci z powodu koronawirusa, rzeczywiście utratą przychodu. No to Pani Profesor odwraca trochę sytuację. Ja chciałam najpierw o tym, o co najbardziej prosili, o co jakby chcieli, bo to rzeczywiście były takie postulaty. Pani, rozumiem, mówi teraz o tych rozwiązaniach, które już obowiązywały zgodnie z dotychczasowymi także przepisami, czyli rozumiem, że teraz rozmawiamy o rozłożeniu na raty, tak? O tego typu rozwiązania. Mówimy po pierwsze o odroczeniu terminu płatności, ponieważ o to nas pytają płatnicy składek, o 3 miesiące. I ta działalność jest jak najbardziej przedmiotem zainteresowania i my tutaj mamy znakomicie przygotowanych doradców, którzy dedykowanych płatnikom składek, które udzielają w indywidualnych przypadkach, czy rzeczywiście jest to już ta sytuacja odroczenia terminu płatności. I ja myślę, że w największym stopniu płatnicy będą korzystać z tej 3-miesięcznej możliwości, kiedy nie nalicza się już później odsetek, a w tej ustawie dotyczącej specustawy na temat skutków koronawirusa my proponujemy uchylenie opłaty prolongacyjnej. Ale także jeżeli jest to zadłużenie i nie można jednorazowo spłacić, proponujemy układy ratalne też. Tutaj one cieszą się dużym zainteresowaniem, ponieważ także nie nalicza się odsetek i proponujemy zniesienie oczywiście też opłaty prolongacyjnej. A czy prawdą jest, tutaj dopytam, że jeżeli ktoś już ma układ ratalny, to ten układ może być odnowiony bez, ja rozumiem, większych problemów, czy też bez jakiejś analizy jego sytuacji, bo tego typu informacje też słyszymy. Czy to prawda? Znaczy posiadany układ ratalny można po prostu zawiesić na 3 miesiące na wniosek przedsiębiorcy i to jest to, czym pracodawcy i przedsiębiorcy, można go zawiesić, ten układ bez konsekwencji negatywnych i także takie pytania do nas trafiają. I wreszcie przechodzimy do tego pytania na początek. W obecnym stanie prawnym mamy też możliwość umorzenia należności w szczególnych przypadkach strat materialnych, nadzwyczajnego zdarzenia, kiedy jest ta niemożliwość opłacania składki, ona by w ogóle pozbawiała możliwości dalszego prowadzenia działalności. I te rozwiązania są dostępne codziennie od dawna. W tej chwili wprowadziliśmy też kwestię odroczenia terminu płatności. Bardzo prosty wniosek. No właśnie, powiedzmy może o tych wnioskach, bo tutaj też są takie uwagi ze strony przedsiębiorców, że zresztą zawsze takie uwagi są oczywiście ze strony przedsiębiorców, że te wnioski są za długie, zbyt skomplikowane. To już nie tylko o ZUS chodzi, ale tak w ogóle tak twierdzą. Czy tutaj rzeczywiście jest to jedna stroniczka już, tak, czy nie? Oczywiście ja ją mam tutaj fizycznie i tak to ją pokażę. Po prostu ona będzie przede mną. To jest dokładnie ten wniosek o odroczenie. A więc przeszliśmy głęboką metamorfozę z wniosku rozbudowanego, wielostronicowego. W tej chwili absolutnie jest to jedna strona i te podstawowe informacje, o które prosimy, to oczywiście są dane tego płatnika składek, które pozwolą zidentyfikować, zaznaczenie pozycji, o co wnioskuje, tak, o odroczenie, o zawieszenie
i uzasadnienie, że znalazł się w takiej sytuacji z powodu koronawirusa i składa ten prosty wniosek, naprawdę uproszczony, też dzięki naszym ogromnym staraniom, bo wcześniej rozbudowany wniosek w tym zakresie wynikał z prawa polskiego i prawa unijnego, a więc od kilku dni widzimy, że rzeczywiście przedsiębiorcy korzystają z tego wniosku i jest to wyjście naprzeciw. A czy muszą dołączać do tego jakieś jeszcze dokumenty? Bo znowu też słyszeliśmy coś takiego, że trzeba dołączać dokumenty w oryginale i w związku z tym, z tymi dokumentami biec na pocztę, że nie można tego zrobić drogą elektroniczną. Czy pani temu zaprzeczy, potwierdzi pani to? No bo tak. Oczywiście... Oczywiście wniosek można przesłać elektronicznie. Po pierwsze za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. Ten wniosek można złożyć pocztą, ale także mamy przed wszystkimi jednostkami terenowymi skrzynki, pudła dostępne, gdzie można go po prostu tam wrzucić. Rozpatrywana jest sprawa. Jeżeli jest wszystko lege artis, to wtedy przecież o odroczenie terminu trzeba podpisać normalną umowę cywilnoprawną. Wtedy na wskazany adres mailowy, jak ktoś nie chce, to pocztą, wysyłamy tą umowę, trzeba ją podpisać i po prostu przesłać do zakładu w formie mailowej, w formie skanu. Oczywiście w ogóle nic, z niczym nie trzeba chodzić do ZUS-u, do żadnych innych instytucji, żeby dostarczać to osobiście. W ogóle a jeśli ktoś już, rozumiem, chce pójść na pocztę, to wrzuca do tej skrzynki, o której pani mówi, że tak, one stoją, również ten wniosek. Skrzynki stoją przed każdą jednostką terenową. To jest ponad 300 jednostek w całej Polsce, nie tylko przed oddziałami. Można po prostu wrzucić, można nam odesłać, można nam zrobić skan i nikt nikogo tutaj nie zaprasza, że trzeba po prostu, proszę złożyć to oświadczenie. Pani profesor, przyjdą dokumenty i proszę podpisać i odesłać, najlepiej w formie takiej nowoczesnej, elektronicznej. No to teraz pani profesor jeszcze zapytam ja o czas, bo tutaj istotne jest, gdyby ktoś to na przykład zrobił, wyobraźmy sobie jutro, pojutrze albo w poniedziałek, czy to w ogóle jest realne i wysłał to, czy może liczyć od kwietnia na to odroczenie? No oczywiście, że tak, jak najbardziej, jeżeli będzie wysłany wniosek, ten nasz uproszczony, dzisiaj mailowo, to będzie natychmiast sprawdzany i będzie można korzystać już w kwietniu jak najbardziej z ulgi. W międzyczasie dokonają się wszystkie formalności i na pewno nie będą one przesuwały w czasie terminu odroczenia terminu płatności. Ale to jeszcze chciałabym wrócić do tego zwolnienia, tak na 3 miesiące. Już, dla tak, kogo? Przechodzimy do zupełnie nowych propozycji, które zaproponowaliśmy jako wkład do tej nowej specustawy dotyczącej przeciwdziałania i łagodzenia skutków koronawirusa. To jest po pierwsze zwolnienie z obowiązku opłacania składek. To jest możliwość, czy projekt przewiduje, że płatnicy składek, ci mikro, którzy zgłosili do ubezpieczenia 9 ubezpieczonych, oni będą mogli za tych ubezpieczonych skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek do 3 miesięcy. Tutaj czyli i za siebie, i za pracowników, powiedzmy to jasno. Oni za siebie, tak samo jak i samozatrudnieni, oni trochę na innych warunkach. W tej chwili jasno mówimy, że to bezwarunkowe zwolnienie dotyczy tych pracowników czy innych ubezpieczonych do 9 u tych mikro. Natomiast... Tam jest jeszcze ten warunek, że ich obroty w stosunku do lutego musiały spaść o co najmniej 50%. To wy będziecie jako ZUS to sprawdzać? Jeżeli chodzi o kwestię tych obrotów, to w tej chwili w procedowanym projekcie tego warunku nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą tych osób prowadzących pozarolniczą działalność, a także opłacających składki na własne ubezpieczenie, czyli tych, którzy są tym pracodawcą dla tych pracowników u tego mikro, to tutaj mamy ten warunek, że po pierwsze oni też muszą być zgłoszeni do zakładu przed 1 lutym i pod warunkiem, że przychód w lutym nie przekroczył dla nich 300% przeciętnego wynagrodzenia. To jest 15 681 zł. I to jest ta główna zasada zwolnienia z obowiązku opłacania składek, dedykowana dla tych pracowników zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwie, a także dla tych ich zatrudniających i innych samozatrudnionych. To są dwa rodzaje zwolnień, które w tej chwili są po pracach w wielu dyskusjach umieszczone w projekcie
w projekcie Pani ustawy. Profesor, to ja zapytam, bo się pojawiają takie wątpliwości dotyczące tego, czy te 3 miesiące nieodprowadzania składek, czy po pierwsze oczywiście musi to wpłynąć w jakimś stopniu na wysokość przyszłego świadczenia, no bo wiadomo, że to, no ale 3 miesiące może to nie jest bardzo długi czas, ale czy to przerywa tak zwany okres składkowy? Czyli czy to oznacza, że jeżeli ktoś by miał wypracować 20 czy 25 lat, żeby mieć prawo do emerytury z ZUS-u, to te 3 miesiące jeszcze dodatkowo musiałby przepracować? Czy to jest przerwanie tego okresu, czy nie? Ja, jeżeli chodzi o projekt, nad którym w tej chwili pracujemy i który będzie procedowany dalej do Sejmu, to jeżeli chodzi o pracowników i zleceniobiorców, czyli tych do 9 w tych mikrofirmach, to po prostu zgodnie z prawem w ogóle dzisiaj obowiązującym i także po wprowadzeniu tych zmian im przysługują świadczenia niezależnie od tego, czy firma płaciła składki, czy nie. To wynika z generalnej zasady prawnej ochrony ubezpieczonego przed zaniedbaniem płatnika w opłacaniu składek. Czyli ich sytuacja z prawnego punktu widzenia jest jasna. Natomiast jeżeli chodzi o tych samozatrudnionych, to jest ta druga grupa, która jest przewidziana do tego szczególnego uprawnienia, zwolnienia z obowiązku opłacania składek, no to tutaj proponujemy, żeby między innymi jednak zachować im prawo do takiej ciągłości ubezpieczeniowej, a więc przede wszystkim chodzi o to, żeby te okresy były zrównane z okresami ubezpieczenia społecznego i chodzi o to, żeby im zagwarantować też prawo do zasiłków chorobowych, opiekuńczych i opieki zdrowotnej. No to jeszcze jedno pytanie, pani profesor, na koniec. Będzie to wynikało po prostu z tego faktu, że oni byli przed skorzystaniem z tego zwolnienia systemu ubezpieczenia społecznego. To jeszcze to pytanie na koniec, które muszę zadać. Jaki będzie tego koszt? Bo my słyszymy, że miesięcznie wsparcie dla pracowników to jest 13 miliardów złotych, ale to nie jest sam ZUS, jak rozumiem. To nie jest taki koszt dla ZUS-u. Jaki jest koszt dla ZUS-u miesięcznie, jeżeli mówimy o zwolnieniu, czyli o tym najdalej idącym uprzywilejowaniu dla firm? Szanowni państwo, ten szacowany przez nas koszt, jeżeli chodzi o zwolnienie z obowiązku opłacania składek, tych dwóch grup, tych pracowników mikro i tych zatrudniających w tym mikro i samozatrudniony, to jest około 14 miliardów złotych. Za 3 miesiące, rozumiem. Tak, to jest za 3 miesiące. Trochę poniżej 14 miliardów złotych, ale w tych granicach jest to ten koszt. To jeszcze zadam takie pytanie, które też już się pojawia. Czy widzi pani taką możliwość? Oczywiście wybiegamy w przyszłość, ale czy w ogóle istniałaby taka możliwość, żeby to wydłużyć? Bo przedsiębiorcy twierdzą, że 3 miesiące może być za mało, może powinno to być 6 miesięcy. Już się takie postulaty pojawiają. Widziałaby pani w ogóle taką możliwość? Ja myślę, że trzeba patrzeć na tą sytuację bardzo dynamicznie, a więc tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, na takie decyzje jest zbyt wcześnie. Musimy ocenić sytuację, jaka będzie z punktu widzenia wpływu składek w kwietniu, potem w kolejnym miesiącu, monitorować także zastosowanie tego gigantycznego projektu, jakim jest projekt ustawy, tej antykryzysowej tarczy, i dopiero później wracać do jakiejś ewaluacji i proponowania dalszych rozwiązań. Pani profesor, tematów mamy jeszcze bardzo dużo. Nie zdążyłam, nasz czas już się dobiega końca, nie zdążyłam pani dopytać ani o świadczenia opiekuńcze, ani o zasiłki chorobowe. Rozumiem, że emerytów możemy zapewnić, że 13 emerytury dostaną, ale to odłóżmy to na następną rozmowę, bo jednak ZUS tutaj jest bardzo istotną instytucją dla pracowników i dla pracodawców w związku z tą tarczą antykryzysową. Także umówimy się na niedługi czas na kolejną rozmowę. Dzisiaj pani serdecznie dziękuję. Prezes ZUS, profesor Gertruda Uścińska była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Kłaniam się, do zobaczenia. Do widzenia. Anna Grabowska, dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia.